Shikara bara karasam tara baba bara karasa shikira. Hakara bara kara baba baba. Bo na tym polega miłość, że kiedy ty grzeszyłeś, to On umarł za twoje grzechy, abyś ty był wolny, aby dać ci nowe życie. Nowe życie. Takie życie, które nic, ani nikt nie może ci zabrać. Przyjaciele, chcę wam powiedzieć swoją własną historię tego, jak ja osobiście spotkałam żywego Jezusa Chrystusa. Szczerze mówiąc, ja nawet nie szukałam żadnego Jezusa, ale ja szukałam szczęścia, bo ja osiągnęłam wiele tych rzeczy, o których wiele ludzi marzy. Mieszkałam w pięknym kraju, jeździłam sobie na rafę koralową, na urlopy. Chodziłam na imprezy, kupowałam sobie drogie ubrania, drogie torebki, buty. I wiesz, ale w moim sercu czułam pustkę. I doszłam do takiego miejsca, kiedy osiągnęłam wiele tych rzeczy, które sobie kiedyś założyłam. Osiągnęłam wiele tych rzeczy, o których kiedyś marzyłam, jak byłam młodsza. Osiągnęłam sukcesy w karierze. Miałam fajny styl życia. Wiecie co? Ale budziłam się nawet na wakacjach w jakimś 5-gwiazdkowym hotelu. I się pytałam w swoim sercu, czy to jest to? Czy to jest to wszystko? Czy to jest to? Bo mimo tego, że miałam wiele tych materialnych rzeczy, to czułam głęboką pustkę w swoim sercu. I żadne zakupy, żadna impreza, żadna nowa torebka, żadne nowe buty, żaden urlop tu i tam nie był w stanie zaspokoić takiego głębokiego pragnienia jakiegoś w moim sercu i takiej pustki, takiej tęsknoty. Tęskniłam za czymś, ale nie umiałam tego nazwać. Była to pewna formuła szczęścia. Szukałam pewnej formuły szczęścia i szukałam jakiegoś rozwiązania, bo czułam ogromną pustkę w swoim głowie i w swoim sercu. I chodziłam w różne miejsca, szukając rozwiązania na tą pustkę. I kiedyś poznałam ludzi i oni powiedzieli mi o Jezusie Chrystusie. A kiedy oni to powiedzieli, ja ich wyśmiałam. Dlatego, że Jezus Chrystus kojarzył mi się z tradycją, a ja byłam bardziej nowoczesną, progresywną osobą. Nie interesowały mnie rzeczy tradycyjne, jakieś szablony kulturowe. W ogóle mnie to nie interesowało. Dlatego w ogóle nie byłam zainteresowana tym Jezusem. Ale wiecie co? Kiedyś powiedziałam do Boga, bo miałam kolejny taki epizod, gdzie znowu czułam pewną pustkę w swoim sercu. I powiedziałam do Boga: Boże, ja Ciebie nie znam. Ja nie wiem, gdzie Ty jesteś. Czy Ty jesteś w jakiejś religii? Czy Ty jesteś jakąś energią? Nie wiem, gdzie jesteś, ale jeżeli jesteś, to ja chcę prawdy o tym, w jakiej Ty jesteś formie. Jaki Ty jesteś naprawdę. I stało się coś niesamowitego. Stało się najpiękniejsza rzecz w moim życiu. Wiecie co? Pewna osoba pomodliła się o mnie. I ja przyjęłam do serca Jezusa Chrystusa. I kiedy to zrobiłam, stał się piękny cud. Stał się piękny cud. Zostałam wypełniona Duchem Świętym. I zostałam ocalona. Bóg dał mi nowe życie. Dał mi nowe życie. Wstałam po tej modlitwie i byłam inną osobą. W moim sercu Nie było już więcej tej pustki, nie było tej tęsknoty, nie było tej nostalgii. Spotkałam się z żywym Bogiem i to było najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, cudowne spotkanie, które zmieniło moje życie. Wiecie co? Nie ma nic piękniejszego w życiu człowieka niż spotkanie się z żywym Bogiem, bo to jest spotkanie z tym najgłębszym pragnieniem twojego serca, z tą głęboką tęsknotą, której nawet nie umiesz nazwać. To jest Jezus. Serce każdego człowieka tęskni za Bogiem, bo się rodzi oddzielony od Boga. Rodzisz się, człowieku, oddzielony od Boga, dlatego stoisz sobie i jesteś obojętny na te słowa. Jesteś obojętny dlatego, że jesteś oddzielony. Natomiast w każdym człowieku, w jego wnętrzu jest pewnego rodzaju pustka, pewnego rodzaju tęsknota. I chcę ci powiedzieć, że jest odpowiedź na to. I mówię ci o Jezusie, ale to jest inny obraz Jezusa niż ten, który każdy Polak zna tutaj z kościoła. To jest inny obraz. Tu chodzi o to, żeby sercem się spotkać. Sercem i wiarą, żeby się spotkać z żywym Bogiem. Ewangelia jest bardzo prosta. Ewangelia mówi, kto uwierzy w swoim sercu i wyzna Jezusa Panem i Zbawicielem, ten zbawiony będzie. Kto uwierzy, że On umarł za ciebie. Czyli chodzi o to, że nie musisz się starać w jakichkolwiek rytuałach kościelnych. Chodzi o to, że wystarczy, że zaangażujesz swoje serce. Wystarczy, że powiesz: Jezus, ja chcę Ciebie poznać. Jezus, ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. Ja wierzę, że Ty wstałeś z martwych w ciele. Ja wierzę, że Ty istniejesz i jesteś realny. I ja Ciebie ustanawiam moim Panem i moim Zbawicielem. Przyjacielu, spotkać żywego Boga to skarb człowieka tu na ziemi. Życzę Ci, abyś otworzył swoje serce i wezwał imienia Jezus. Nie czekaj, że coś się może stanie po śmierci, bo nic się nie stanie po śmierci. Bóg powiedział, że to za życia masz podjąć decyzję. Masz tylko ten moment. Decyzja należy do Ciebie, masz wolną wolę. Bóg na siłę Cię nic do niczego nie zmusi. Natomiast jestem tutaj jako głos Boga. Mówię do Ciebie o tym, że to jest prawda, że Jezus jest realny. Jezus jest żywy. To zmartwychwstały Bóg. To nie jakaś laleczka gdzieś w żłobie czy na krzyżyku. On jest realny, przyjacielu. Wezwij Jego imienia. Powiedz: Jezus, chcę Ciebie poznać. Jezus, ustanawiam Ciebie moim Panem. Jezus, przyjdź do mojego życia. Jezus, przyjdź do mojego serca. Oddaję Ci moje serce. Oddaję Ci moje życie. Ustanawiam Ciebie moim Panem, moim Zbawicielem, moim autorytetem, moim królem. Przyjacielu, nie marnuj tej szansy. Nie marnuj tej szansy, bo Twoje życie od tego zależy. Amen.